Wszystkie prezenty są super, wszystkie, ale jeden w tym roku jest dla mnie szczególnie ważny i szczególnie dobry. Dzień dobry. Ja pierdziele, nie sądziłem, że to się kiedyś wydarzy. Toyota Supra GR na święta. Czy może być coś lepszego? No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego prezentu pod choinkę. Piękna sprawa. Taki samochód. Mimo że Supra jest bardzo kontrowersyjnym modelem, wychodząca na rynek nowość, przez jednych kochana, przez innych nienawidzona, ja przyznaję, miałem bardzo różne opinie o tym aucie, ale będę miał okazję się przejechać i po kilku dniach powiem wam po prostu, jak wygląda sytuacja. Nadal nie wierzę, że ją mam. Ja ją ładuję do garażu, poczeka sobie kilka godzin i zaraz nagramy cold start. A ja idę jeść teraz, no bo święta, co innego można robić. Cold start. No, brzmi pozytywnie. Haha, jedziemy. Kurde, tak się przyglądam, ale już nie mogę się doczekać. Muszę się tym przejechać. Ale pierwsze, gdzie pojadę, to będzie chyba Mynia. Kocham myć samochody, kocham jeździć samochodami, no idealne połączenie. Nie wiem, czy mi wyjdzie, ale zobaczymy. Dobra. Dzisiaj nie będę jeździł sam. Mogę nagrywać? Możesz, nie ma problemu. Spoko. Ciężko się wsiada. Bardzo ciężko się wsiada, jeszcze ciężej się wysiada i zaraz to zobaczymy. Ale no, na razie... Ja na przykład jak włożę mamy moim, to zawsze wsiada. No jak tu się ciężko wsiada, to jak tu bym miała... A piątko? No. Tam się ciężko wsiada? No spróbuję później. To tutaj nie się przyjechać, jak nie chciała, spoko jest. Lepiej niech nie wsiada tutaj. Nie jest super, ale jedzie okej. Moja mama siedziała w Suprze. Jak? Walnęła się w głowę przede wszystkim. Ja też. Teraz tutaj? Wolnąłeś się? No. Jezu. Trzeba się przyzwyczaić. Wiadomo. A jak oceniasz wnętrze, tak zanim się przejedziemy? BMW, no. No. Widać, no. No, tutaj to totalnie już. Totalnie, no. Ja sam jestem zaskoczony. Jak on wyrywa. Pasy są? Są. Patrz, jak się ślizga. Ale patrz jaki dźwięk, ładny dźwięk. Mi się podoba bardzo ten dźwięk. Nie no. Ej, ja teraz sam jestem w szoku. Pali lacza. Teraz dałem się przejechać jednej z osób. No i tyle widzieli tą Suprę. Papa. Nie no, mam nadzieję, że przyjedzie. A wam jak się podobała? Ty jeszcze nie jechałeś, ale. Nie jechałem, ale. Ale tobie? Ja jechałem i bardzo dobrze. Przyjechał. Uff. 300 tysięcy z głowy. Daj mu na sport. Sport plus nie ma, prawda? Nie, jest tylko sport i walnij mu tam z wydechu. Tak strzela. Coś tam bulgoce, ale dźwięk jest totalnie taki jak w Z4. Totalnie. Śmiało, zapraszam. Mam nadzieję, że nie masz choroby lokomocyjnej. Nie. Bo zaraz odlecimy.
Kurde, powinienem takie spoty częściej robić. Jedziemy teraz na Myjnię. Chłopaki za mną jadą. Potem pewnie na żarcie jeszcze jakieś polecimy. Kurde, powinienem częściej takie spoty robić, bo to fajna sprawa was poznać. A przy okazji wy możecie się przejechać. A wszystko wyszło w sumie na spontanie. Na Instagramie się spisaliśmy, ja wrzuciłem post. Więc jak chcecie się jakimiś innymi Lambo, albo Suprami, albo Ferrari przejechać, no to wpadajcie na ten Instagram, zapraszam. Zostawiamy go już na wolnych obrotach, wyłączamy trakcję, włączamy normalny tryb. Nie no, śmiało, proszę robić zdjęcia. Ja mam czas, oczywiście, wcale za pół godziny nie będzie ciemno. A chciałem wam jeszcze coś powiedzieć, a to za chwilkę. I z tego miejsca chciałbym podziękować i zaprosić was, drodzy widzowie, do wypożyczania tej Supry. Podziękować wypożyczalni Drive Warsaw, od której mam ten samochód. Cudowny prezent na święta. Jeżeli już zdecydujecie się wypożyczyć auto, to napiszcie do mnie albo do wypożyczalni Drive Warsaw na Instagramie i cieszcie się. A po wszystkim musicie mi opowiedzieć, jak wam się użytkowało tą bestię. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Cześć. Cześć.